Jeżeli kara się w sposób bezwzględny fałszerzy pieniądza, to dużo bardziej należy karać fałszerzy wiary. Bo fałszerstwo pieniądza jest konsekwencja tylko taka, że idę ze skserowanym banknotem do sklepu, pani sprzedawczyni bierze, a to nie jest chyba prawdziwy pieniądz. Dzwoni na policję, przyjeżdżają, no i przyjeżdżają do mnie jak podmarszałki, tam na drodze marszałki, chlewy, był taki domek, gdzie któregoś tam dnia obława policja. Okazuje się, chłopcy tam kserowali pieniądze i dużo w obieg wpuścili. Natomiast, czy konsekwencja jest, nie kupię towaru prawdopodobnie, bo ktoś się połapie, albo no kupię, ale później konsekwencje będą. Natomiast fałszowanie wiary skutkuje tym, że ja myślę, że wierzę wiarą objawioną i że pójdę do nieba, a nie pójdę. Zosia Frydyszak, nie pójdziesz do nieba wierząc pozaborową wiarą. Edelburga Frydyszak, nie pójdziesz do nieba. Ja nie jestem Bóg, jestem katolikiem. Ochrzczony, to wiara katolicka mówi. Jasiu wnuk, Mariusz wnuk, nie pójdziesz do nieba ze swoją żoną Grażynką, córką jej chłopakiem, z którym żyje na cywilnym związku. Jeżeli jakiś związek jest, nie wiem, czy sakrament, może już mają, i dzieckiem, które, i dziećmi, które się z tego związku, nie pójdziecie do nieba. Jeśli się nie nawrócicie do wiary objawionej, to katolicka jest. Nie w wydaniu posoborowym, heretycka, tylko tak jak wiara jest. W jej prawdziwości kult, doktryny i moralności. No a jak struktura się pogubiła, no to tak jak ojciec w domu się pogubił. Albo matka. Żyją z sobą jak pies z kotem, a dzieci wcale nie muszą, jak pójdą w związki małżeńskie, żyć jak pies z kotem. Mogą brać przykład z rodzicom i z łaską Bożą się nawracać. A Wigilię przeżyłeś z przyjaciółmi Boga czy wrogami Boga? No taki prosty test. Jak w Wigilię spożyli, to gdzie poszedłeś z tymi, z którymi spożyliście Wigilię? Na pasterkę. Do kościoła. Nie, to by miał przy stole wrogów. Nazwałeś ich? Nie twoimi wrogami. Wrogami Boga jesteście. Zofia Frydryszak, Edelburga Frydryszak, Mariusz wnuk. Cała rodzina mojej matki ze strony ojca nie żyje. Wrogowie Boga są. Wilczew z księdzem Rosą, Piotrem, wrogowie Boga i Kościoła Świętego. I wróg potrafi, tak jak moja ciotka Zofia Frydryszak, dowie się od kogoś o ekskomunice księdza Michała Woźnickiego, to dzwoni do mojej matki, Marylko, i będą sobie ciumkać. Ale jak matka stanie odważnie, ty, Zofia, na mszę świętą w rycie rzymskim, chodź. To Zofia nagle przestaje ciumkać, tylko odkłada słuchawkę i ucieka. Widzisz? Wrogowie Boga boją się Boga. Staniesz po stronie Boga, wrogowie Boga będą się ciebie bać. Wtedy patrz. Pana Jezusa spotkał krzyż, mnie też spotka. Umrzesz jako przyjaciel Boga i inni się dzięki tej postawie nawrócą. Jeżeli zaczniesz się z wrogami modlić, jeżeli wrogami Boga, jeżeli zaczniesz używać język o wrogu, do wroga, który kamufluje tę wrogość wobec Boga, jesteś przegrany. Ani nie zyskasz swojej duszy, ani duszy dzieci, czy kogokolwiek dla Boga, swoją zatracisz. I wśród was tacy, takie przebierańce, czcigodni wierni, czcigodne niewiasty. Są. Pożądaj się, Panie Boże, zmienić to. Wciąż oktawa Bożego Narodzenia. Wróg jest wróg. Przyjaciel przyjacielem. My to my, oni to oni. Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi. Przyjaciele, nieprzyjaciele moich nieprzyjaciół. Dla nas jest ważne katolickie rozumienie tego. Nie może wróg Boga być moim przyjacielem. To wtedy znaczy, że ja jestem wrogiem Boga. To jest grzech ekumeniactwa. Każdy z nas z tego wyrósł i myśli, że w sławnej rodzinie, jak tak postępuje, to ludzi dla Chrystusa zdobędzie. Nie, straci ich i swoją duszę. Nie robić tak.